Elo, elo, próba odpalenia Fireblade. Coś ta policja wolno jedzie. Siema, Siema. Jak tam z biurka? No dobrze, jakoś idzie. Dobrze, a gaty nie widzieliście gdzieś? Widziałeś mój sprzęt enduro na dziś? Gdzie chcesz? Ta na tym kraniku bez tego. Sanie, uwaga. Nie, nie odpali. Podłożę coś, żeby zobaczyć, czy to faktycznie coś to cieknie, czy nie. Czy tylko ten pierwszy raz tak coś. Wezmę tą śmieszną kopertę. Ile to cieknie. Ale tu to nie widzę, żeby to było mokre. Takie jest tylko spocone jakby. Podładuję i spróbuję. Wiecie co, mi się wydaje, że bez tego regulatora napięcia powinien on odpalić. Z tym, że świateł bym nie mógł włączyć, bo tak kiedyś jeździłem. Wola jeżdżenia jest większa. Idę po prostownik. No ja to cię dzisiaj podładuję. Dzisiaj odpalę. Nie mogłem usiedzieć w domu, musiałem sprawdzić, jak to. Ten akumulator się podładował. Czy nie, czy odpalę fajerkę? Czy nie odpalę fajerki? Światło proszę. Jest światło? Jest światło. Ani drgnie. Jutro pojadę, kupię paliwa, naleję cały i nie wiem, trzeba będzie sprawdzić ten kranik. Nie dość, że cieknie, to jeszcze chyba coś tam jest nie tak z nim. O! Cicho, cicho. Coś jakby dostał, panie. O kurde. Odpaliła. Pewnie jakby światła zapalił, to po prostu zdać się. Pamiętajcie, bądźcie zawsze uparci, nie? I dążcie do celu. Nie wiem, może w tej Hondzie niepotrzebny ten regulator napięcia jest. Siema, siema! Jedziemy na woź ścigaczem! Umówiłem się ze Słowacem, przede mną policja. Zapaliłem na chwilę światło, bo nie mam tego regulatora napięcia i nie wiem, jak to będzie, czy czasami jak zgasi, czy... Będę mógł go odpalić, ale na wozia no musiałem pojechać. Coś ta policja wolno jedzie. Chyba dawno ścigacza nie widzieli na mieście. Trzymają mnie, że wszystko wchodzą z moimi światłami. Bo jedynie do tego mogą się przyczepić. A ja już sobie historyjkę wymyśliłem, że jak mnie zatrzymają bez świateł, to powiem, że po prostu na wozia no mus jechać. Mokro jest, ślizgo. Co oni w moją stronę jadą? Kurde, bym mógł gdzieś odbić, bo ja muszę światła zgasić. Jestem ciekawy, czy akumulator normalnie ładuje się teraz. A ci jadą w tą stronę moją, no. Od 3 lat jeździmy na Wosia. Agata zbiera do puszki jako wolontariuszka. Żeby się tylko nie wypieprzyć.
jest ślizgo, no. Ten regulator napięcia, nie wiem czy ja dobrze sobie kombinuję i tak sobie myślę, że jeżeli jest za duże, duży w obrotach, to jakoś redukuje, przyjmuje na siebie i się wtedy oddaje to w cieple. Nie wiem, ja tak sobie to tłumaczę, ale jak to jest naprawdę, to nie wiem, ja tak sobie to tłumaczę. O, jesteśmy na miejscu prawie. Tylko zaskoczyłem na pewno. Torpeda, majster. Ja z tym na enduro pojadę. Ty, na żwirownię tym jedziemy. Na śmieciowisko. Na śmieciowisko. Tu wjeżdżaj na plac. Tu. I gdzie jest ta Agata z tą puszką? Ale piękny finał. Sztab tu jest. Czekaj, gdzie jest ta moja bryka? Moja bryka musi się wyróżniać. Trochę, aha, dobra, na wsteku. Wiesz co? Nie wiem, czy mogę go zgasić, czy odpalę później, wiesz? W razie czego mnie zaholujesz? Do chaty? Nie. A jak? No, na linkę. A czemu cię nie zapala? No nie wiem. Zapalić, zapala, ale... Ona lubi duże obroty, wiesz? Siema. Siema. Jak tam zbiórka? No dobrze, jakoś idzie. Dobrze. Agaty nie widzieliście gdzieś? Słucham? Agaty takiej małej? Nie. Nie? Nie, nie, nie. Widziałeś mój sprzęt enduro na dziś? Zaskoczyłem cię, co? Trochę? Bardzo. Zdziwiłeś się. Ja mówię, kurde, co to słychać, takie dziwactwo. Co to słychać? Z czym Bleku tu przyjechał? Takie dziwactwo. Słuchajcie, a gdzie najwięcej ludzi jest teraz? No, pewnie na Rąbinie jest najwięcej. No. A wy tu macie dyżur? Ogólnie wszędzie, ogólnie chyba, wszędzie, bo to chyba tak. Aha, nie ma znaczenia. Nie ma, no. A na rynku ktoś jest? Mało bardzo, idziemy mało, tam przejść, ale bardzo mało jest. A w zeszłym roku też było mało. No. To co, chyba pojedziemy na Rąbin, nie? No, najlepiej. Koło galerii, nie? Koło galerii się kręcić i wieczorem najbardziej. No. Aha. No dobra. Tam wieczorem przed galerią zawsze stoi duża grupa nastolatków, to tam mogą... Będziecie na YouTubie. Tak? No, ukończymy odcinek o Wosiu. No, nara. Jedziemy dalej. Tutaj się nic nie dzieje i jedziemy teraz na ten... na rynek, a potem pod galerię. Ja oczywiście fajerki nie gaszę, bo nie wiem, co to będzie. Ten, co się popisuje, zaraz się wypieprzy. Szkoda, że tak mokro jest. To by się fajerę na koło postawiło. Siema. Tutaj na takim ślizgim to jest się łatwo ścigiem wypieprzyć. To nie co na filmach pokazują, że ścigiem po mokrym, po wodzie napierdziela. Dawaj, odblokuj panie. Tu to jest przyspieszanie, trzeba uważać, bo to kurde, powiem wam. Z fajerką nie ma żartu. Tu nie ma żadnego wspomagania, kontroli trakcji czy cokolwiek. Nie ma. Lecisz na żywioł. Dobra, ja nie muszę. I patrzcie, bez tego regulatora napięcia jakoś to idzie. Nie chcę ryzykować, gasić. Siema. Ten wybrał drogę, no. Teraz będzie czekał, jak bardzo za mną. W styczniu na ścigaczu, piękna sprawa. Siema.
Jak tam zbieranie idzie? Jakoś idzie. Idzie? Idzie? Idzie, idzie. To dobrze. Dobrze, że handlowa niedziela, nie? Super, no, no. Chyba tak celowo było zaplanowane. A, no to dobrze. No i jest nasza wolontariuszka z ekipy. Jak tam zbiórka idzie? No lecie słabo. Słabo? Kurde, to trzeba cię dopomóc tu. Fajnie było. No już, czekaj. A serduszko masz dla mnie? A ja mam. Dobra. To trzymaj. Gdzieś trzeba nakleić na brykę, nie? Nakleisz? Mogę. Gdzie? Gdzie chcesz. Oj, pasi. No to jest teraz elegancko, nie? Wiesz co, by trzeba było sobie fotę zrobić, nie? Może można. Nam jakiś wolontariusz zrobi fotę. Można. Czekaj. Gaszę go, bo je zawaliła. Paliwa zeżre. Nie wiem, czy odpalę ja bym zawsze, nie? Taka sytuacja. No widać, dawaj. Coś powiesz, widzą? Ja tam się wypowiedziałem teraz, ale pokażę fajnie. Pomagajcie. Pomagajcie, nie poszło. Zrobiliśmy przygazówkę. Mam nadzieję, że kurde, nie ten. Ochrona nas nie wyrzuci stąd. Nie, w takim dniu, nie? Tu wszystko gra? Okej. Oj. No, powiedz, a co trzeba zrobić, żeby być wolontariuszem? Trzeba się po prostu dostać do sztabu ogólnie i pomagać. Aha, aha. A to jest, cały dzień trzeba, kurczę, nie? Być aktywnym, nie? Nie ma jak być wolontariuszem po raz siódmy. Jeszcze raz? Nie ma tak być wolno. Także zrobiłem trochę hałasu i wracam. Bez regulatora napięcia po prostu nie idzie jeździć. Oczywiście no bez świateł, no to wiadomo, na dojazd tam może być, ale on musi być. Musi być. Zmienia obroty, w ogóle nie trzyma obrotów. Może na wysokich tak, ale na tych średnich i niskich słabo. Nara, na dzisiaj koniec jazdy. Pozdrawiam wszystkich wolontariuszy Świątecznej Orkiestry Pomocy. Ahí está.